Ossolineum oprócz bezcennych zbiorów kojarzy się również ze spokojem. Jednak za murami tego budynku znajduje się wiele dokumentów świadczących o działalności konspiracyjnej czy szpiegowskiej. Tuż za mną tutaj jest ikonograficzne przedstawienie Konstantego Słotwińskiego, jednego z dyrektorów Ossolineum, drugiego dokładnie dyrektora Ossolineum, który prowadził działalność typowo konspiracyjną, mianowicie drukarnię Ossolineum w latach 30. XIX wieku. Powstawały w niej antyrządowe druki ulotne i patriotyczne, przypisywano im błędne miejsca wydania, aby zmylić służby austriackie. Niestety tak się nie stało. W 1834 roku dyrektor został skazany na 8 lat więzienia i przebywał w bardzo ciężkich warunkach twierdzy Kufstein, a ossolińska drukarnia na ponad 15 lat została wówczas zamknięta. Podczas konferencji prasowej przedstawiono 3 obiekty związane z działalnością konspiracyjną. Te małe karteczki to tak zwane archiwum Felicji. Felicja to była taka komórka, która działała w ramach Rady Pomocy Żydom Żegota. To była organizacja konspiracyjna, która właśnie wzięła sobie za cel pomoc Żydom w okupowanej Warszawie przede wszystkim, chociaż w późniejszym czasie powstały też oddziały Żegoty w Krakowie i we Lwowie. Te 187 małych karteczek to są pokwitowania odbioru pieniędzy przez osoby objęte opieką właśnie tej komórki. Warto podkreślić, że Felicja miała pod swoją opieką około 340 Żydów. Karteczki są szyfrowane, zapisano na nich kwoty oraz daty. Kwoty zostały podzielone przez 100, a daty cofnięte o 10 lat, żeby zwiększyć właśnie bezpieczeństwo. No i warto też podkreślić, że to archiwum jest unikatem na skalę międzynarodową, ponieważ tego typu dokumenty raczej się nie zachowały. Nasze archiwum zachowało się tylko dlatego, że Maurycy Herling-Grudziński nie zastosował się do polecenia Żegoty, które zostało wydane w przededniu wybuchu Powstania Warszawskiego, aby zniszczyć wszelkie druki, które mogłyby świadczyć o działalności konspiracyjnej. On zamiast tego ukrył karteczki w swoim ogródku, następnie po wojnie je wykopał, ukrył w biurku. No i my jako Zakład Narodowy imienia Ossolińskich mamy ten zbiór właśnie dlatego, że po śmierci Herlinga Grudzińskiego jego żona przekazała to archiwum Władysławowi Bartoszewskiemu, który jest jednym z naszych darczyńców. Prezentowana książka to drugi tom Orlanda Szalonego z 1741 roku. Orland Szalony jest eposem rycerskim z czasów Karola Wielkiego, autorstwa Ludowika Ariosto, i generalnie otwierając tę książkę nic jeszcze może nie sugerować nam, że jest to książka skrytka, ale już po 8 stronach widzimy, że jest tam pewne zamknięcie i reszta książki została wydrążona i tutaj zdecydowanie można przechowywać sobie różne dokumenty, listy, drobne kosztowności, także zgodnie tutaj z tym, co na dzisiejsze spotkanie była mowa, to jak najbardziej tutaj mogło służyć to wszelkiej działalności wywiadowczej, szpiegowskiej. To jest papier pakowy, którego użyto pierwotnie do opakowywania materiałów, do przełożenia rzeczy w walizce, tak aby nie wzbudzić podejrzeń celników bądź kolejarzy. A w rzeczywistości są to meldunki konspiracyjne spisane przez kilka osób, albo to są meldunki kilku osób, spisane na potrzeby informacji, żeby poinformować rząd londyński na temat nastrojów w Polsce. To jest 42. I ten papier jest zapisany atramentem sympatycznym. Z listów Loretta i z samych tych notatek konspiracyjnych wiemy, że prawdopodobnie była to cytryna,
która była wywoływana później przez podgrzanie i ukazywał się tekst prawdziwy, który następnie szyfrowano, odczytywano, przepisywano, robiono, sporządzano z tego notatkę, którą następnie szyfrowano właśnie w zespole Loreta i następnie znowuż kurierem, osobą zaufaną w formie listu wysyłano meldunek do Brna albo do Londynu. Echo 24, Agata Sibilak.